Dobry dzień, magistrze Zawodzki, Szymon, witają. Szymonku, wiesz co, ja się dowiedziałem takiej rzeczy, że są dwie wyspy ze skarbami. Popatrz, jest jedna wyspa ze skarbami gdzieś tam i jest druga wyspa. Tyle tylko, że na tych skarbach droga do tych skarbów jest zaszyfrowana. Na jednej z wysp mieszkali Rzymianie, wiesz, starożytni Rzymianie. Oni z Europy, z Rzymu przypłynęli tutaj i tu zakopali wielkie skarby takie cesarskie, cesarz. Cesarz rzymski kazał zakopać skarby. Ale żeby się do nich dostać, to musimy się nauczyć tych rzymskich liczb, żebyśmy umieli mapę odczytywać, wiesz? I popatrz, to już troszkę znasz ten system rzymski. Popatrz, taka liczba, o co to jest po rzymsku? Znaczy po naszemu, to jest 3, no nie? Dobrze, a taka liczba? Taka 5. To jest 5. Dobrze, a taka? 10. Dobrze. A taka, wiesz co to jest? 500. To jest 50, wiesz? To jest 50. Taka to jest? 100. To są litery, tylko że oni dla nich to były też liczby. Teraz taka to jest 500. 500, a taka to jest 1000. To jest 1000. Dobrze. I teraz popatrz. No, oczywiście taka jedna kreseczka to jest jeden. To jest jeden. I tak jest na tej wyspie. O, na tej wyspie. To jest wyspa rzymska. Roma. O, to jest wyspa Roma. Popatrz, na wyspie Roma. Roma to znaczyło Rzym po łacińsku. Bo Rzymianie mówili po łacińsku, tak? Po łacinie. Czy w tej chwili my mówimy po łacinie? Nie. Wiesz co, my nie mówimy, ale niektórzy używają... Słów łacińskich. Wiesz, to używało łaciny? Po łacinie? Na przykład cogito ergo sum, to jest po łacinie. Myślę, więc jestem. To jest po łacinie, łacińskie przysłowie. Bo w średniowieczu naukowcy pisali po łacinie. Co to znaczy? Cogito ergo sum, myślę, więc jestem. Albo no, pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Takie było też. Jest dużo znanych powiedzeń po łacinie, czyli po rzymsku. Zobacz. I teraz, żeby się dostać na tą wyspę i tam znaleźć skarb, to musimy się nauczyć różnych liczb po łacinie. I zobacz, znaczy po rzymsku, systemem rzymskim. Tu jest taki nasz jakby szyfr, a teraz coś zaszyfrujemy, jakąś liczbę. Zobacz, patrz, takie rachuneczki dostaniesz. Dodać. O! Wiesz, aha, ty masz szkło powiększające, tak? Lupę masz. O, i teraz przez lupę patrzysz, to będziemy na mapie będziemy szukać lupą, nie? Spróbuj tutaj wykonać te... 10. Poczekaj, tu nie jesteś. 12 dodać. 5. To jest? 12 dodać. 17. Umiesz napisać 17? Spróbuj napisać. Tak jak Rzymianie pisali. Ale nie wiem, właśnie. 17? No, dziesiątkę najpierw napisz, czyli x, duży x. Napisz x. Teraz napisz piątkę, czyli v. I teraz dwie pałeczki. To będzie 17. O, widzisz, bo to jest tak, popatrz. Może, wiesz co, piszmy bez tych kreseczek teraz. Teraz nie piszmy tych kreseczek. Dobrze, popatrz. To oznacza tak. 10 i 5 to jest 15 i jeszcze 2 to jest 17, prawda? Dobrze. A teraz zobacz. Taka liczba. Będziesz wiedział, co to jest za liczba, to... Wiesz, jak się... Co? 22. Nie, wiesz co, bo to nie jest 11. Jak jest jedynka z tej strony, to jest 10 odjąć 1. Oni tak uważali. 9. Czyli to jest 9 dodać 9. To jest? 18. A spróbujesz napisać 18 sam? Spróbuj. Tak. X. Piątka, czyli V. I trzy kreseczki. Dobrze, to jest 18. A teraz popatrz, na tej wyspie może być jeszcze taki napis. To dodać to. Jaki będzie wynik tutaj? 19. A potrafisz 19 napisać? Tak. No zobaczymy. Nic, pan mi nie podpowiada. Dobrze. Ja się piszę. I to musisz dopisać. Dziewiątkę. O, tutaj 10 i jeszcze 9, a to jest dziewiątka.
To jest ich dziewiątka. 10 od 1 to jest dziewiątka. Czyli kreseczka, napisz kreseczkę od razu. Kreseczkę i x. O właśnie, i to jest 19, widzisz? Dobrze. A teraz jakieś tam rachunki będą, popatrz. Odjąć. O, zobacz. Albo może tak zrobimy. O, odjąć tyle. Co to są za rachunki? Tu jest jaka liczba? 10 i 10. To jest razem? 20. 20. Odjąć. A tu jest 5 i 1. Czyli odjąć? 4. Odjąć 6, nie? Akurat tutaj to jest dodać. Patrz, jak jest z tej strony kreseczka, to jest dodać. A jak jest z tej strony, to jest odjąć. Widzisz? Tak śmiesznie było. Czyli to jest liczba jaka? To jest dodać. 1. Czyli 5 dodać 1. 26. Znaczy, ale tu jest odjąć, wiesz? Patrz, tu jest 20. Odjąć 6. 6. To jest jaki wynik? 20 6. Odjąć, ale 20 odjąć 6. To ile to będzie? Wiesz co, ale czekaj, obłożymy sobie tutaj, żeby nam, na tej wyspie, żeby nam nie ukradli. Jacyś tubylcy. Popatrz, 20 odjąć 6 to jest ile? No to napisz ładnie 14. Wiesz, jak się pisze 14? Tak. A teraz musisz napisać czwórkę, czyli kreseczkę i V. I V. V, czyli to. To jest V. O, popatrz. To oznacza 14. Dlaczego? Bo jest 10 i jeszcze 4. To jest 4, bo kreseczka jest z tej strony. To jest 14. To dobra jest zero. Tak, bo to było 19, prawda? Tu było 10 odjąć 1, a tu jest 5 odjąć 1. Dobrze. A teraz zobacz, tutaj będą jakieś rachunki. O, zobaczymy, czy tutaj potrafisz to wykonać. To jest jaka liczba? 4. A to? 5. Nie? 6. 6, bo tu jest... Patrz, bo tu jest 5 odjąć 1, a tu jest 5 dodać 1, czyli razem jest 10. Dobrze, dobrze. A teraz popatrz, takie rachunki. O! Co to są za rachunki tutaj? Jakie tu są liczby? To jest liczba jaka? To jest? 10. Znaczy 10 i 10 to razem? 20. 20. Dodać, a tu jest ile? 6? Nie, bo tu... 11. 11. No dobrze. To razem będzie ile? 31. To napisz ładnie, 30. Tak. Jeszcze kreseczka, czyli jedynka. Tak, i to jest 31. To tutaj przedłużymy, żeby było. 31. Dobrze. No, to jesteśmy już przygotowani. Wiesz co, a jeszcze zużyjemy tych liczb. Popatrz. Zrobimy tak. Dodać. O, tu jest dodać. Plusik. To jest jaka liczba? L. 50. 50 dodać? 10. 10. To będzie 60. Wiesz, jak napisać 60? Wiem. No to spróbuj. A, wiesz co, nie. Oni już tak nie pisali, wiesz, mieli inaczej, wiesz, oni to byli tacy sprytni ludzie, że 60 to pisali sobie L i 10 obok siebie, o, że 50 i 10 to jest 60, już tak robili. A teraz popatrz, to odjąć, to ile będzie? Wiesz, jak napisać? 40. A wiesz, jak się pisze 40? Popatrz, tu jest 50 dodać 10, a tu będzie trzeba 50 odjąć 10, czyli najpierw... O, świetnie, i to jest 40, tak. A wiesz, jak pisali 40 tysięcy? Popatrz, ja ci pokażę, że... Zobacz, jak nad jakąś liczbą pisali taką jedną kreskę, to oznaczało 1000 razy więcej. 1000 razy więcej, więc... to jest 40 razy 1000, to jest? 40 tysięcy. No to napisz 40 tysięcy po naszemu. Czyli 40 albo po naszemu, dobrze? Naszymi cyferkami.
O, tylko czwórka nie w tym stronie się pisze. Czwóreczka. Tak. Tak. O, świetnie. Jest 40 tysięcy. Dobrze. Przeczekaj, nie, no już za dużo, za dużo, za dużo. Czekaj. Ja zmarzę. No dobra, zmarzę już. Dobrze. A popatrz, a teraz takie coś zrobimy. Popatrz. Ja napiszę, albo wiesz co, my mamy teraz, wiesz, który rok mamy teraz, w tej chwili? 2015. Napisz 2015 tutaj. Tutaj oddzielimy. O, napisz 2000, po naszemu, 2015, po arabsku. Bo my używamy cyfr arabskich. Znaczy używamy cyfr hinduskich, które nauczyli nas Arabowie. 2015, mamy 2015 rok. Dobrze. A potrafisz napisać to po rzymsku? Tak. No to spróbuj. Tak, 1000. Jeszcze, ale może nie dodać, tylko teraz piszemy liczbę. Czyli drugi 1000, tak. 1000 i jeszcze 15. Tak. No świetnie. I to jest nasz obecny rok, prawda? A wiesz, w którym wieku my żyjemy? Bo to się mówi tak czasami, że my żyjemy w jakimś wieku. Wiesz, w którym wieku my żyjemy? My żyjemy w XXI wieku. Potrafisz napisać XXI wiek? Patrz, ja napiszę tutaj po rzymsku. XXI W, to jest wiek. To się równa. Napisz XXI wiek. Miałem to znaczenie. O, dziękuję. XXI wiek. Ja też. Pokaż. No świetnie, to jest XXI wiek. Dobrze. A wiesz co? Wiesz, w którym roku Kolumb odkrył Amerykę? Nie. Dopłynął do Ameryki w roku 1492. 1492. Wtedy trzeba tutaj to zapisać do cyfru. Tak, tak. I popatrz. I w roku 1492, to wiesz, który to był wiek? To był wiek... Jak... To był wiek 15, to był 15 wiek, wiesz, tak się mówi, 15 wiek, czyli to się pisało, że to było w... Już mam fajny plan. Popatrz, 10, o, w 15 wieku, widzisz? Narysuję też. Tutaj trzeba wpisać. Tutaj? Dobrze, to zaszyfrujemy jakąś wiadomość, prawda? Dobrze, ale wiesz co, ja cię teraz cię nauczę, aha, jeszcze wiesz co, jeszcze jedną rzecz. Może napiszemy sobie liczbę 100, popatrz, 135. Potrafiłbyś zaszyfrować tymi rzymskimi? Jakby Rzymianie zaszyfrowali to 135? No to spróbuj. Tak, 100, teraz 30. 30 to są 3 krzyżyki. Nie, wiesz co? 30 to muszą być 3 krzyżyki. 30. Tak. I jeszcze 5. Świetnie. Dobrze. A wiesz co? Jeszcze... Teraz trzeba to wpisać tu. No dobrze, to popatrz. Ja tutaj wpiszę pewną liczbę. O. Ja tutaj napiszę liczbę 42 po naszemu. A ty tutaj musisz wpisać 42 po rzymsku. Ale nie, to odchodzi, to wszystko trzeba wpisać do tego, No to wiesz, tylko że to jest taki klucz do otwierania skarbów. I my wiemy, że trzeba pisać liczbę 42, ale musimy pisać po rzymsku. To wiesz, jak się wpisuje po rzymsku 42? To trzeba tutaj wyciągnąć taki długopisik. No tak. Właśnie. Ale to jest niby ten długopisik. Dobrze. Spróbuj napisać 42, zobaczymy, czy ci się uda. Wiesz jak napisać 40? Popatrz, trzeba zrobić tak, popatrz. 50 odjąć 10, tak jak. Czyli trzeba napisać najpierw 10, a potem 50, nie? Najpierw to, a potem to. X, a tak, to XL, tak. L, teraz literkę L. No i jeszcze dwa. To dwie kreseczki, ale obok muszą być, wiesz, muszą być obok, bo by nie zrozumieli. Tutaj obok.
O właśnie. I wtedy tym kluczem otworzy nam się jakiś skarb na wyspie, jakiś kufel. A nie, trzeba teraz to zmazać, bo już włożyliśmy. Tak, to zmazujemy, bo jest zrobione. Nie, nie! Aha, ten długopis trzeba było zmazać, tak? Jeszcze raz trzeba napisać. Dobrze. To wiesz co, to inną liczbę napiszemy. Ja ci napiszę tę inną liczbę, dobrze? Popatrz. Napiszemy liczbę... Miesięcy jest ile? 12, prawda? To ja napiszę tutaj 12, a ty napisz 12 tam. Jak się pisze 12? Trzeba teraz jeszcze tu. Dobrze. Tak. I napisz tam 12. Ale wiesz co, musisz po rzymsku, bo tak to nie zrozumie nasz szyfr. Dobrze, no i jak to będzie? Dziesiątka, czyli X. I dwie pałeczki. Świetnie, i to jest 12. Dobrze. A wiesz co? Ale trzeba jeszcze narysować na chwilkę długopis. Tak. Dobrze. Popatrz. Teraz trzeba go zmazać. Dobrze. I popatrz. Ja zapiszę ci dzisiejszą datę, wiesz? Dzisiejszą datę tak jak my piszemy. Brakuje coś do tego, żeby znać sygnał do skarbu. To no, za chwilkę to zrobimy, dobrze? Popatrz. Dzisiaj jest... Moniko, dzisiaj jest 25, tak? Nie wiem. 25 czerwiec. Chyba tak. 25 czerwca. Się powinno być, zdaje mi się, 25 czerwca. Więc patrz, to my zapisujemy tak, 25 piszemy po naszemu. W cyfrach arabskich, ale miesiąc pisze się rzymskimi cyframi. Wiesz, którym miesiącem jest czerwiec? No to patrz, policzymy. Patrz. Najpierw jest jaki miesiąc w roku? Taki, gdzie jest zimno. Styczeń. To jest pierwszy, nie? Styczeń. Potem jest luty. Marzec. Kwiecień. Maj. Czerwiec. To jest który miesiąc? Szósty. A jak się pisze 6 po rzymsku? Napisz tutaj po rzymsku 6. Tutaj. 6. Wiesz co, a nie tak. To musi być V i 1. V. Czekaj, ja zmarzę, dobrze? Nie, najpierw V. V i 1. Czyli tak. I to jest 6, ale bez tego. A myślę, że. Bez kropeczki. Bo to jest 5 i 1, czyli 6, prawda? Czyli to jest 25 czerwca. Wiesz co, ale poczekaj. A. Wiesz, kiedy jest prima aprilis? Prima aprilis. To jest 1 kwietnia. Czyli patrz, 1. Dowcip? No tam wtedy się tak robi takie dowcipy, no nie? Prima aprilis. A jak się pisze kwiecień po rzymsku? Popatrz. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Czyli to jest który miesiąc? Czwarty. A jak się pisze 4 po rzymsku? Pałeczka i V. No, ale wiesz co, tutaj, żeby to był 1 kwiecień. O tutaj. Tak. O widzisz, i to jest kwiecień. A teraz popatrz, teraz będą takie zagadki. Ja ci napiszę pewien miesiąc, a ty powiesz, jaki on jest, dobrze? Ja ci numer jego napiszę, popatrz. Gdyby to było na przykład tak, 13 i tutaj na przykład było tak. Szybciej, bo inni znają skarb. No właśnie, musimy się pospieszyć, zobacz. Dlaczego trzeba to? Tak. Jaki to jest miesiąc? Który to jest miesiąc? 13. Nie, patrz, 10 i 1, czyli 11. 13, ale jaki to jest miesiąc? No policzymy. 11. No tak, styczeń, luty, potem. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Listopad, czyli 11 to jest listopad. Czyli to jest 13 listopada, tak? 13 listopada. O, dobrze. Teraz trzeba zadzwonić. Halo? Halo? Do skarbów, prawda? Tak. Dobrze. Trzeba iść po skarb. Wyślałem panu. A wiesz co? A popatrz. A wiesz, jaki jest ostatni dzień w roku? Ostatni dzień w roku. Jak już kończy rok kalendarzowy. To wiesz, który to jest? Teraz tutaj się pojawi skarb. Mhm. Patrz, ostatni dzień w roku to jest 31 grudnia. A jak napisać grudzień? Takimi cyferkami rzymskimi. Wiesz, jak napisać grudzień? A który to jest miesiąc? Grudzień, ostatni. Ile jest miesięcy? Pięć. Nie, no miesięcy wszystkich razem w roku. No liczyliśmy.
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Daj twoje paluszki. Listopad, grudzień, czyli razem 12. No to grudzień, jest który? Grudzień jest 12. No to napisz 12 tutaj, 31 grudnia. Ale wiesz co, tylko ta pałeczka powinna być tutaj. O, tu dwie pałeczki. Dwie, bo 11 i jeszcze 12. Dobrze. Dobrze. A wiesz co? Teraz. No bo nie znalazłem tego. Nie, tego nie, tego nie. A wiesz co? Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Ale teraz się pojawi skarb. Wiesz co? Na takich. Taki duży. Rzymianie mogli mieć zegar, wiesz? Mogli mieć zegar, popatrz. Bo my na tej wyspie tam możemy jakiś zegar znaleźć, taki rzymski. I wiesz, jak Rzymianie. Znaczy, co prawda, Rzymianie nie mieli takich zegarów, ale gdyby mieli, to by oznaczyli, wiesz, jak? Popatrz. Tutaj, o, u góry, to jest. Jaka liczba zawsze na zegarku? Patrz, ja mam zegar, wiem, czy to jest. Dwunastka. No to. To napiszemy 12, prawda? O. Tu jest 12. Potem zobacz. Potem tutaj tak prostopadle, o, prostopadle jakby do tej 12 tutaj, w tym miejscu, to jest jaka liczba? 3, no nie? Czyli tu na zegarze byłoby 3. 6, potem. 3. Tutaj byłaby jaka liczba? Tu jest? 6. I najpierw jest 1, no nie? Czyli tu byłoby 1, tutaj byłoby 2, prawda? 3. Potem tutaj, o. 6. Tutaj 6. A jak się pisze 6? Pamiętasz? Napiszesz sam 6 tutaj? Napisz ładnie 6. My mamy na hucie taki zegar. Tak? No właśnie, to napisz 6. Tak? A jedynka z tej strony, wiesz, to będzie 6. Dobrze. A popatrz, tutaj tu będzie 4, bo jest 1, 2, 3, 4. Czwarta godzina. Jak się pisze 4 po rzymsku? Tak jak to, tylko kreseczka z przodu. Wiesz co, o, tak, tylko wiesz co, tylko napiszmy to tak jak my to widzimy, no nie? To ja napiszę to samo, tylko o, w ten sposób, nie? Tak napiszemy, żeby było dobrze widać, nie? Tu jest 4, a tutaj będzie 5. No 5 to jest łatwo, nie? Napisz 5 po rzymsku. Tak, 5. Potem tutaj, w tym miejscu, to jest jaka godzina, zobacz. 9. Jak się pisze 9? Napisz tutaj 9, pamiętasz? Spróbuj napisać ładnie 9. I 10. Świetnie. 9. A teraz jeszcze tutaj i tutaj. To ja już napiszę szybko, bo tak. Tu jest 5, 6, to tutaj będzie 7, prawda? Tak się pisze 7. A 8? No tak samo, tylko jeszcze jedna kreseczka, tak? 7, 8, teraz 9. Tutaj będzie 10. A tutaj będzie 11. Widziałeś takie zegary, tak? Mówisz, że na hucie takie zegary są, tak? Tylko, że mamy biały. Aha. A mogę jeszcze narysować wskazówki. Dobrze, no to narysuj, tak jak tutaj, o. A wiesz, która to jest godzina teraz jest? Popatrz, jest po 10, bo tu jest po 10 i tu jest po 5 minut. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 po 10. 7 jest. Tak, tu będzie dłuższa wskazówka, no nie? Tu narysuj dłuższą, tak, dobrze. A teraz krótszą, o widzisz, tak między 10 a 11. Czyli gdzieś tutaj, no nie? Musi się kończyć. To taka krótsza troszkę, o już stop, bo ona musi być krótsza, no nie? Znaczy troszkę... Nie, trochę większa. Trochę większa, tak, o. Dobrze. A najdłuższa teraz jest. No to sekundnik to wiesz, sekundy to tak szybko latają, no to... O, mogą być tam, dobrze, to są sekundy. Świetnie. Tylko trochę... Dobrze. Tak. Zobaczymy, czy jest dobra. No dobrze, no to robimy przerwę. Szymonku, teraz porozmawiamy o drugiej wyspie. Druga wyspa, patrz, to była wyspa Roma. Tutaj mieszkali Rzymianie. Ukryli skarb. My ten skarb będziemy poszukiwać za chwilkę. Ale na tej drugiej wyspie ona się nazywała Dwójkacze. Znaczy tutaj żyją taki lud Dwójkaczy. Wiesz dlaczego Dwójkacze? No zaraz o tym się przekonasz, dlaczego to były Dwójkacze. Tylko najpierw sobie zrobimy taką rzecz. Popatrz. Co to jest za liczba? O, jak ja napiszę taką liczbę. Po naszemu. To co to jest? Odczytaj tą liczbę. 111. 111. To popatrz. W tej liczbie mieści się tak. 100, prawda? Mieści się 100. Dobrze. Dodać ile jeszcze? 11. Ale mogę dodać 10? Tak. Mogę. I dodać 1? Też. Tak. A popatrz, a jakby było o taka liczba tutaj. Tylko przesuń się bliżej, dobrze? Żeby się było widać ładniej. To jest jaka liczba? Teraz, którą ja napisałem. To.
Co to jest za liczba? No powiedz. 1111. To co tu jeszcze muszę dopisać z przodu? Tutaj z przodu, co muszę dopisać? 1000, prawda? 1000. O, to jest taka liczba. I zobacz, teraz sobie napiszemy taką rzecz. Ile to jest 10 do potęgi drugiej? Patrz, Monku, 10 do potęgi drugiej to jest ile? 10 do kwadratu, to jest ile? No, oblicz ładnie. 10 do kwadratu, do potęgi drugiej, to jest ile? No, jak to się liczy, Szymonku? 100. No bo to jest 10 razy 10, prawda? 10 razy 10 i to jest 100. A ile to jest 10 do potęgi trzeciej? Czyli do sześcianu, 10 do sześcianu. Zobacz, zobacz tutaj, popatrz. 10 do potęgi trzeciej. To jest ile? 1000. Czyli 10 razy 10 razy 10 to jest 1000. A ile to jest 10 do potęgi czwartej? No to jest 10 razy 10 razy 10 razy... 3000? Nie, nie. Patrz, 10 razy 10 to jest 100. 10 000. 10 tysięcy. No to napisz sam 10 tysięcy, dobrze? Bo ty umiesz ładnie pisać. 10 tysięcy. Dobrze? Napisz. Tutaj, 10 tysięcy. Tylko taki nieduży, tak jak ja. No trzymaj troszkę dalej, mazak. Poczekaj, czekaj. Przesuń sobie rączkę tutaj. O, i napisz 10 tysięcy ładnie. No napisz. Tak. 10. Teraz odstęp. O, nie taki duży. No i teraz i 3 zera. Tak, to jest 10 tysięcy. Dobrze. A popatrz, a jakby było 10 do piątej, to ile to będzie? 10 do piątej. 10 do potęgi piątej. Ile to będzie? Sto tysięcy. Umiesz zapisać 100 tysięcy? Tak. No to zapisz tutaj, o, w tym miejscu. Tak. Tak, teraz zrób odstęp i 3 zera. Tylko nie kropeczki się nie pisze. O, świetnie. Dobrze, nie piszemy tutaj. Czemu? No bo to by znaczyło coś innego. I popatrz, i to jest 100 tysięcy, prawda? Czyli zobacz, jedynka, ile zer? 3. Nie, zobacz, wszystkich razem tutaj. Ile jest zer? 5. Tak. Czyli 10 do 5 to jest 1 i 5 zer, prawda? A zobacz, a 10 do potęgi 6. 10 do 6. Jak to zapiszemy? I ile to będzie? Ile to będzie 10 do potęgi 6? Milion. Milion. Umiesz napisać milion? Spróbuj napisać milion. Tylko wiesz co, trzymaj troszkę bliżej. O, i teraz. Odstęp. Teraz odstęp, tak. Tak. Odstęp. Nie, już wystarczy. Wiesz co, tu jeszcze można byłoby, o, tutaj zrobić też odstęp. O. Jedynka, odstęp, 3 zera. Bo tak po 3 się pisze. 3 cyfry i zawsze odstęp. I to jest milion. Wiesz, w jakim mieście w Polsce mieszka milion ludzi? Nie. W Warszawie. Więcej nawet niż milion. A wiesz, jakim... A w Polsce ile jest? W Polsce jest 30... Mamy to 38 milionów chyba, tak? Tak? 38 milionów. Umiesz napisać 38 milionów? Ja. No to napisz tutaj 38 milionów pod spodem. 38. Tak. Teraz odstęp. 3 zera. Tak, 3 zera. Nie, jeszcze jedno. Tutaj jeszcze jedno. Szymonku, tak. Teraz odstęp i znowu 3 zera. O, i tutaj zero. O, i to jest właśnie, popatrz, 38 milionów. Tyle ludzi mieszka w Polsce, tyle jest ludności w Polsce. Teraz ludzie. A wiesz co, poczekaj, jeszcze jedną rzecz zrobimy. 10 do potęgi, zobacz, 10 do potęgi 9. Popatrz, 10 do potęgi 9. O, tutaj zobacz sobie tą potęgę, no nie? To się mówi wykładnik, to jest podstawa, wykładnik. 10 do potęgi 9. To będzie jedynka, patrz, Szymonku, ile to będzie? 10 do potęgi 9. Wiesz, ile to będzie? To będzie jedynka i zobacz sobie tutaj, popatrz na chwilkę. Popatrz. Jak jest 10 do potęgi 4, to jest jedynka i ile zer?
Zobacz. 10 do potęgi 4 to jest 1 i ile 0? 5. Nie no, zobacz. 3. Ile? 3. Nie no, zobacz sobie. 1 i ile 0? 4. 4. Jak jest 10 do potęgi 5, to jest 1 i ile 0? 6. Nie no, zobacz sobie. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zer. To jak jest 10 do potęgi 9, to będzie 1 i ile 0? 9. 9 zer. I napiszemy je tak po 3, dobrze? No to ja napiszę, patrz. 3 zera, odstęp, 3 zera, odstęp i 3 zera. O, to jest 10 do potęgi 9. I wiesz, jaka to jest liczba? Jak się ją czyta? Co to jest? Miliard. To jest miliard. Tak, to jest miliard. A wiesz, w jakim... Chciałabym mieć tyle pieniędzy. A wiesz, kto ma tyle pieniędzy? Nie. Najbogatsi Amerykanie. No nie tylko Amerykanie. Chińczycy też są bardzo bogaci. A ile mają? Wiesz co, najbogatszy mieszkaniec Ziemi, to jest Bill Gates, podobno teraz, to on ma chyba coś koło 60 miliardów dolarów, wiesz? 60 miliardów, czyli patrz, zamiast jedynki, zobacz, byłoby tak 60, a teraz te miliardy, no nie? O. Tutaj, o. To on ma tyle. I popatrz, i pisze się takie S się pisze i takie dwie kreseczki, to są dolary. A czemu tak? No tak się pisze. No wiem, ale czemu jest taki duży? Czemu tak wiesz co? Bo on jest informatykiem i on wymyślił, używasz, no ty akurat nie używasz Windowsa, bo ty używasz Linuxa, prawda? Ale jest taki system operacyjny Windows. To on zrobił właśnie Windowsa i DOS zrobił taki system operacyjny i Word, taki edytor tekstów. To oni dostali? Czyli on robi programy komputerowe, wiesz? I na tych programach komputerowych zarobił tyle pieniążków, tak bardzo dużo. Czyli on był za jednym razem? No nie za jedną, przez kilkadziesiąt lat, wiesz? Ale tyle zarobił. Dobrze. I on jest bardzo bogaty. Ale popatrz. My chcemy się teraz dostać do tej wyspy, prawda? I na tej wyspie są skarby. Tylko że one są zaszyfrowane tam w różnych skrzyniach. To robiliśmy z tym. Znaczy, to było z tym, o tutaj w Roma, no nie? Nie. To było z tym. Z tym? No to dobrze. No to tu damy kreseczkę. O, że to było na tej wyspie. Ale na tej wyspie, popatrz, na tej wyspie to jest wyspa, na której mieszkają dwójkacze. Bo są tacy, byli tacy Indianie Apache, ale tam są dwójkacze. Wiesz dlaczego? Bo oni szyfrują wszystkie liczby w takim systemie. Zobacz. Popatrz. Że 1, 1, 1 to u nich znaczy w systemie dwójkowym. Popatrz, to jest system dwójkowy, zobacz. To oznacza coś innego. Bo w naszym. Może poczekaj. Jeszcze zrobimy tak, zobacz. W systemie dziesiątkowym. O, tu napiszę. Popatrz, Szymonku. Tutaj są jedynki, tutaj są dziesiątki. U nas to są dziesiątki, a tutaj są setki. Może napiszemy inną liczbę. O, taką liczbę napiszemy. 3, 5, 7. Zobacz. Taka liczba. 300. Jaka to jest liczba? Jaką liczbę ja zapisałem tutaj? Odczytaj tą liczbę. Po naszemu. Tak jak my to robimy. 30. No. 5. Cała. 357. Tak. To jest ile setek? 2. 357. Ale jest troszkę... 3. Na razie odłóżmy to. Odłóżmy i popatrz. Ta liczba oznacza 3 setki, prawda? Tak? To się równa. 3 razy po 100. Dodać. Ile dziesiątek jeszcze? Jak jest 357, to ile jeszcze dziesiątek? 357, to ile jeszcze dziesiątek? 50. 50, czyli ile 5. 10? 5 dziesiątek. Czyli dodać 5 razy po 10 i jeszcze dodatkowo ile? 7. 7. Czyli 7 razy po ile? 0. Po 1. 7 razy po 1, prawda? To jest ta liczba. Ale zobacz. Popatrz. Tutaj za każdym razem jest 10 razy więcej, prawda? Bo są takie jedynki, potem są, tu są jednostki, potem są, zobacz, tutaj dziesiątki, potem są setki, tak? Ale na tej wyspie jest inaczej, wiesz, tam mieszkają dwójkacze. To u nich jest dwa razy więcej, nie 10 razy więcej, tylko dwa razy więcej. Że popatrz, taka liczba, zobacz, taka liczba 1, 1, 1, to co u nich oznacza, zobacz, u nich. Na tej wyspie. To tutaj są jedynki, jednostki. Tutaj jest dwa razy więcej, czy tutaj są co? Dwójki.
A tutaj, Szymonko, popatrz, tutaj są czwórki, bo dwa razy więcej. A tutaj, zobacz, o tutaj to są co? Dwa razy więcej jeszcze, czyli ósemki. Czyli widzisz, o, są tak, tak to jest. Czyli ta liczba u nich to jest, jaka to jest liczba u nas? Żebyśmy my wiedzieli, co oni zapisali, jaką liczbę. Wiesz, jaka to jest liczba? Zobacz, to jest ósemka, jedna ósemka. 1 razy 8 dodać. To oznacza 1 razy 4, czyli czwórka, dodać 1 razy 2, dodać 1 razy 1. O, oni taką liczbę zaszyfrowali. Ile to jest? 1 razy 8 to jest 8. Dodać 1 razy 4 to jest. Ile to jest 1 razy 4, Szymonku? 4. 4. Dodać. A 1 razy 2? 2. 2. I dodać. 1 razy 1 to jest? 1. 1. No i teraz, ile to jest razem? Policz to. Jaka to jest liczba? No? Ile? No, musisz to dodać razem. Ile to będzie? 15. Tak, to jest liczba 15. 15 w systemie dziesiątkowym. Bo nasz system się nazywa system dziesiątkowy, wiesz? Patrz, to jest, zobacz, ta liczba to jest system dziesiątkowy, a ta liczba to jest system dwójkowy. Oni taki mają szyfr, system dwójkowy. I zobacz, teraz ja napiszę pewną liczbę, zobaczymy, czy ty odczytasz ją. Zobacz. To jest w systemie dwójkowym. Mańko, też możesz podejść, to coś nowego zobaczysz tutaj. Bo my uczymy się teraz systemu dwójkowego, bo na pewnej wyspie jest system dwójkowy. To popatrz, Szymonku, na tej pozycji to są jednostki, czyli jeden pisze. Na tej pozycji to są jakie liczby? Co oznacza ta cyferka tutaj? Ona oznacza, ile jest dwójek. A tutaj ile jest czego? Czwórek. Czwórek. Tak, to cztery. Znaczy dwa razy więcej zawsze. A tutaj, a ta liczba oznacza, ile jest? Znowu dwa razy więcej, czyli ósemek. I popatrz, jaka to jest liczba? To jest tak. Jedna ósemka. No to piszę sobie 8. Jedna ósemka. Dodać. Jedna czwórka. To będzie 16. Wiesz co, ale poczekaj, bo teraz będzie ile dwójek? A ile dwójek? Tu jest napisane 0, czyli dwójek nie będzie. Czyli dwójek nie ma. I jedna jedynka. I dodać jeden. I ile to jest razem? Dodaj sobie to, Szymonku. Ile to jest? 13. 13. O, popatrz. To jest 13 w naszym systemie dziesiątkowym, bo my używamy systemu dziesiątkowego. Czyli popatrz, jak gdzieś na tej wyspie zobaczymy taki napis, o taki, to będziemy wiedzieli, że to jest liczba jaka po naszemu. Taki napis oznacza liczbę? 13. 13. No dobrze, no to teraz sprawdzimy, czy będziesz wiedział, co to jest za liczba u nich. O, jak oni napiszą taką liczbę, że na przykład tylu i tylu wojowników tam gdzieś jest ukrytych, to ilu ich jest tak naprawdę po naszemu w systemie dziesiątkowym? Tutaj są jednostki, tutaj są, jakie tutaj wielkości? Tutaj są dwa razy więcej, czyli dwójki. Tutaj są jakie wielkości? Trzy. Nie. Czwórki. Tutaj są czwórki, a tutaj są ósemki. I tutaj jeszcze damy. O, to tutaj są znowu dwa razy więcej, czyli szesnastki. Czyli popatrz, jest tak. Ile jest szesnastek? Jedna szesnastka, czyli 16. Dodać. Ile jest ósemek? No jedna. Jedna ósemka, czyli 8. Ile jest czwórek? Jedna. Nie, zero. Zero, czyli czwórek nie ma. Nie ma czwórek. Ile jest dwójek? Jedna dwójka, czyli dwójka. I dodać, ile jest jedynek? Jeden. Jedna. No i teraz musimy to obliczyć. Oblicz, Szymonku, ile to jest, to będziemy wiedzieli, ile jest wojowników tam gdzieś ukrytych w zasadce. Policz, ile to jest razem, no to tutaj. Policz. No, ile to jest razem? Potrafisz? 27.
Tak, 27, czyli popatrz, oni ukryli 27 wojowników gdzieś tam w jakiejś zasadce na nas, no nie? Dobrze. Ale my, popatrz, my z pomocą wezwiemy jakiś innych wojowników. Popatrz, tylu, zobacz. Tu, 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 o. Tylu wojowników nam będzie chciało pomóc. To ilu ich jest naprawdę? Zobacz, tak zaszyfrowanych. To tak, tu są jednostki, tutaj są, jakie? Tutaj są dwójki, tutaj są. Co tu jest, Szymonku? Czwórki tutaj? Ósemki. Ósemki. I wiesz co, tu jeszcze będzie? Tutaj będą szesnastki i jeszcze tutaj. A tu będą jeszcze dwa razy więcej. Czyli zamiast 16 tutaj będzie dwa razy więcej. No, dwa razy więcej. Dwa razy więcej niż 16, 32. Czyli zobacz. Ilu wojowników nam pomoże? Popatrz. Jedna, 32, tak? Czyli 32. Dodać. Jedna, 16, tak? Dodać. Jedna, 8. Ile czwórek? Zero. No to czwórek nie ma. Ile dwójek? Zero. Czyli nie ma. I jeszcze? Jeden. Jeszcze jeden. O. I dodaj, ile to jest razem? Ile to będzie razem? Wiesz, jak to można szybko liczyć? Popatrz, w ten sposób. 32 dodać 8 najpierw coś zrób. O, to z tym. To jest ile razem? 32 i 8. 40. 40. I jeszcze 16? 56. I jeszcze jeden? 57. Tak, 57. Czyli nam pomoże 50. Nie stawaj na to. Moniko, wróć sobie tam, dobrze? Nam pomoże 57 wojowników, tak? O ilu więcej pomoże nam, niż mamy swoich, na naszych wrogów? Bo wrogów mieliśmy 27, tak? To o ilu jest więcej u nas wojowników? O ilu więcej? Z nami będzie walczyć 57, a z nimi będzie 27. To ilu mamy więcej wojowników do pomocy? O ilu? Wiesz, o ilu? 30. O 30 więcej mamy. Dobrze. Dobrze. Popatrz. Teraz ja to zmarzę. I zobaczymy, czy potrafimy zapisać jakąś liczbę w ich systemie. To jest nasza liczba 3 w systemie dziesiątkowym. To jak to zapisać w tamtym systemie? Wiesz jak? Popatrz. Zobaczymy, czy takie coś będzie dobrze. Popatrz. 1, 1 w dwójkowym. Popatrz. Tu są jedynki, tutaj są dwójki, prawda? Jedna dwójka i jedna jedynka. To jest razem? 3. A teraz, jak ja zapiszę coś takiego. 1, 0, 0. O. W systemie dwójkowym. To czy potrafisz to odszyfrować na nasz system? Bo nasz to jest dziesiątkowy, ale to jest w ich systemie. Tutaj są jedynki, tutaj są dwójki, a tutaj są czwórki. To jaka to jest liczba zaszyfrowana tutaj? 1, 4, czyli to jest liczba... 1, 4. Nie, to jest 1, 4, czyli 4. 4, tak? Dobrze. A potrafisz napisać 5? Zobacz. Moniko, podejdź na chwilkę tutaj, to teraz sobie zobaczysz. Jak napisać 5? Nasze 5. Popatrz, Szymonku. Jak napisać 5? Dasz radę? Tylko przy pomocy systemu dwójkowego. Trzeba wziąć 4 i jeszcze 1, no nie? No to 4 i 1, no to jak to zapisać? Tu. Dasz radę? Poczekaj. Ja napiszę, zobacz. 1, 2 nie bierzemy i 1, 4, o. Bo to jest tak. 1, 2, 4. 4, 1 to jest razem 5. Dobrze? A zobacz. A jak napisać 6? 6. Potrafimy napisać 6? 6. Przy pomocy 4, 2, 1. Jak napisać 6? 4 razy 2. No tak, no czyli trzeba wziąć tak. 4,
dwójkę. A ile jeszcze jednostek? Zero. O, i to jest w systemie dwójkowym, to jest nasza czwórka. To jest nasza szóstka. O, to jest sześć w systemie dziesiątkowym. Tak? A, potrafisz napisać siedem? Siedem, zaszyfrować siedem. Nasze siedem. Jak napisać nasze siedem? Przy pomocy systemu dwójkowego. Dasz radę? Potrafisz? Wszystkie te. Same? Same jedynki, prawda? Jeden, jeden, jeden. W systemie dwójkowym, prawda? Tak? Bo patrz, mamy tak. Czwórkę, dwójkę, jedynkę. To jest nasza siódemka. Dobrze, ale teraz kto potrafi napisać osiem? Jakbyśmy tam musieli napisać osiem na tej wyspie ze skarbami. Osiem, ale w systemie dwójkowym. W takim, jaki jest na tej wyspie. To jak zapisać osiem? Kto potrafi? Pomyśl, Szymonku. Zobacz sobie tutaj. Dasz sobie napisać osiem? Patrz. Są jedynki, dwójki, czwórki, to potem są ósemki właśnie, nie? To ile musimy wziąć ósemek? Jedną ósemkę. Ile czwórek do tego jeszcze? Zero. Ile jeszcze dwójek? Zero. Ile jedynek? Zero. O, i popatrzcie, ta liczba w systemie dwójkowym to jest osiem. Tak? A teraz okej? No to już, ale jeszcze dwie cyferki napiszesz, dobrze? Jeszcze napiszemy dziewięć, zobacz, jak się pisze dziewięć. Dziewięć w systemie dziesiątkowym to się pisze tak, dziewięć. A jak się pisze w systemie dwójkowym? W tym na tej wyspie. Na wyspie dwójkaczy. Jak napisać 9? Dasz radę? No to pomyśl chwilkę. Jak to wymyślisz, to gramy już hokeja. 9. To tak się pisze 8. 4, 5. Ale wiesz co, ale my musimy używać tylko tych. Jedynek, dwójek, czwórek i ósemek. 8 i 1. No właśnie, czyli tak. No to dyktuj mi, co mam pisać? 8. No ale 8 się zapisuje jako jedynka tutaj, nie? 1, potem co zapisać? 8. No nie, jaką cyferkę? 0, 0 i na końcu? 8. Nie, no na końcu 1. Bo jest tak, to są jedynki, dwójki, czwórki i ósemki, prawda? Czyli jedna ósemka i jedna jedynka. To jest razem 9, tak? Rozumiesz? Dobrze. No, proszę Państwa, gramy teraz hokeja. Rzucamy sobie po 9 punktów. No, rzucać mam. 9. Dobrze, że kupiłem. Tak. No i tyle masz, bo miałeś drugie 9. Czyli 9, 9. 18. Dobrze, ja mam 27. Złap. To ile masz? 36. Dobrze. Jest taka... No. Księgarnia za 2 złote. Dobrze. Ile mam teraz ja? Dwa. A no to dobrze, 45. 45, uwaga. Nie, 36. 36, dobrze. A ty masz teraz? 45. Dobrze. 54. No zapałeś. To ile masz? 54 i 9. 45. Znaczy 54 doda 9. 63. 63, dobrze. No i rzuć do mnie. Zapałem, czyli 72. Uwaga, teraz ty. 81. Tak. 90. Teraz po 8, dobrze? 8 masz, dobrze. 16. 32. Nie. 24. 24. Nie tak mocno, że Szymonku. Oj, bo teraz nam poleciała. Narysowało skrzynię ze skarbami, ale żeby się do niej dobrać, żeby ją otworzyć, to trzeba taki szyfr pewien poznać. Nauczymy się takiego szyfru systemu trójkowego teraz. Popatrz, ja na razie to zmarzę, dobrze? Zmarzę, bo tutaj będziemy używać systemu trójkowego. Popatrz, system trójkowy to jest taki, że jak jest jakaś liczba, na przykład 2, 0, 1, to tutaj są jednostki, tutaj jest 3 razy więcej, czyli trójki, tutaj jest 3 razy więcej, czyli są co? Jeszcze 3 razy więcej, czyli dziewiątki. Moniko, podejdź też tutaj, dobrze? Bo tu uczę systemu trójkowego teraz. Czyli popatrz, Szymonku, ile mamy dziewiątek w naszej liczbie? Dwie dziewiątki, czyli mamy 2 razy po 9. Ale nie słuchaj, dobrze, teraz, dobrze? Przesuń się troszkę bliżej. Patrz, mamy 2 razy po 9. Dodać. Ile mamy trójek? Zobacz, tutaj w tej liczbie. Trójek mamy ile?
A nie jednej, bo zero, tak? Czyli nie ma trójek. A ile mamy jednostek? Dwie. Nie, zobacz. Jedną. Jedną. Czyli dodać jeden. Jeden razy jeden. Dobrze. I teraz patrz. Dwa razy dziewięć to jest ile? Dwa razy dziewięć. Dwa razy dziewięć to jest? 18. I dodać jeden. Czyli mamy tak, 18 dodać 1, to jest 19. Czyli zobacz. Jakby ktoś na tej wyspie, ale szybko, wstań sobie tutaj, dobrze? Popatrz. Na tej liczbie, na tej wyspie, takiej wyspie Trójlandii, jak zobaczymy taki napis, to on będzie znaczył 19. Wiesz? A jest takie państwo Coca-Cola? Może jest chyba. Porozmawiamy o tym potem, dobrze? Ale popatrz, teraz będzie taki szyb. Musimy odgadać taki szyb. Zobacz. 1, 2, 2. W systemie trójkowym. To co to jest za grupa wyszyfrowana tutaj? Popatrz. W tym miejscu są jednostki. W tym miejscu są trójki. W tym miejscu są czwórki. Nie. Bo teraz jest 3 razy więcej. Jest 1, 3, a teraz będzie 3 razy więcej niż 3, czyli 9. Teraz są dziewiątki. A popatrz. Tutaj jeszcze damy jedynkę, tutaj są jeszcze 3 razy więcej, czyli tutaj jest co? 3 razy więcej niż 9, to jest? Ile jest 3 razy 9? 27. Czyli tu są 27. I zobacz, ta liczba, to ona oznacza jaką liczbę w naszym systemie? Ile jest 27? 1. Czyli 1 27. Dodać, ile dziewiątek? 9? No 1, bo tu jest 1. Dodać 1 dziewiątka. Ile trójek? Trójek? Jedna. Nie. Dwie. Czyli dodać 2 razy 3. Dodać, ale podejdź szumek jeszcze bliżej. Podejdź. Dwie jedynki. I dodać 2 razy 1. No i policzmy, ile to będzie razem. Zobacz. 27 i 9 to jest ile? 27 da 9. 27 da 9 to jest? 36. 36. Tutaj tu jest jeszcze 6, prawda? Bo 2 razy 3. 36 dodać 6 to jest? 42. 42. I 2 razy 1 to jest 2. 42 dodać 2 to jest? 44. Czyli to jest 44. Popatrz. Ta nasza zwykła liczba 44 to tak jest zaszyfrowana tutaj, na tej wyspie będzie. Widzisz? A teraz zobaczymy, czy taką liczbę zaszyfrujesz. Odczytasz, popatrz, taką. Na przykład 1, 1, 1. O, w systemie trójkowym. Co to jest za liczba? Ona jest w systemie trójkowym. Tu są jednostki, tutaj są trójki, tutaj są teraz 3 razy więcej, czyli? 50. Nie, 3 razy więcej. 9. Tutaj są dziewiątki, no nie? To jaka to jest liczba tutaj? 1 dziewiątka, czyli dziewiątka, dodać co jeszcze? Jedną trójkę. 13. I dodać 1, to jest razem 13. O, czyli to jest 13 w systemie dziesiątkowym. Dobrze. A teraz popatrz, taką masz zagadkę. Zobacz. Masz zapisać w tym systemie liczbę 5. Na naszą zwykłą liczbę 5. To jak ona będzie zapisana na tej wyspie Trójlandii? 5. Jak ją zapisać? Wiesz jak? No to popatrz. Trzeba wziąć. Czy mogę wziąć dwie trójki? Dwie trójki? No nie mogę, za dużo będzie, prawda? Mhm. Czyli muszę wziąć jedną trójkę. O tutaj, tu jest, gdzie są trójki, to jedną trójkę. A ile muszę jeszcze jedynek dołożyć? Jednostek. Jeszcze dwie. O. I ta liczba oznacza 5. Dlaczego? Bo tu są jedynki, tutaj są trójki. Jest jedna trójka i dwie jednostki. To jest razem 5. Rozumiesz to? Dobrze. No to wygramy? Proszę, czekaj, no ale jeszcze chwileczkę. Popatrz, a jak zapisać liczbę 7? 7. Potrafisz napisać liczbę 7? No podejdź tutaj, Szymonku. Popatrz, podejdź tutaj i pomyślmy, jak zapisać liczbę 7, żeby do szyfru się dobrać. Popatrz, ile musimy wziąć trójek, żeby było 7? To trójek trzeba wziąć? Dwie. Czyli dwie trójki, zobacz, tutaj pisze 2, że dwie trójki. A ile jeszcze jednostek muszę dołożyć? Jeden. Jeden. Czyli zobacz, patrz. Są, dobrze, popatrz. Są dwie trójki i jedna jednostka, tak? I to razem jest 7.
Rozumiesz? A spróbuj teraz liczbę 8 zaszyfrować. Jak zaszyfrujesz liczbę 8? 8. Ile trzeba wziąć trójek? Trójek trzeba wziąć ile? Żeby powstało 8. 3 trójki, to da 8? 2. Tak, czyli popatrz, 2 trójki damy. A ile trzeba jeszcze jednostek? 2. Tak. O, widzisz? I to ta liczba w systemie trójkowym to jest 8. I teraz popatrz. Teraz